My jesteśmy jeszcze wyłączeni. Czyli ja sobie wejdę, to nas włączysz po prostu. Elegancko. A ty gdzie siedzisz sobie? Ja na chwilę za barem. Będziesz za barem, okej. Nalajcie. Jak dobrze, jak aktorka robi czytanie, kurwa. Już musiałem kiedyś, pamiętam, uwielbiam Darię Kopiec, kurwa, najlepsza reżyserka na świecie, ale po prostu na czytania każe się uczyć tekstu na pamięć, wiesz. Lepiej. Lepiej. Jak masz, wiesz, masz, kurwa, monologi, wiesz, po prostu ileś tam prób, a potem wiesz, że to tylko czytanie, bo że się żegnasz z tym, to jest takie, wiesz, trochę... Najgorzej jak aktorka. No tak, no. W dzisiejszych czasach to często jest. Że ktoś nie umie tekstu. No, jak ostatnio byłem na serialu, no też. 20 minut dla aktorów, bo tekstu nie mam. No. Bo wiesz, bo jak oni grają dzień w dzień... No tak, też kurde... Ja teraz już główną rolę grałem pierwszy raz, to miałem już 34 dni zdjęciowe. W półtorej miesiące, więc po prostu napakowany, wiesz, w każdej scenie codziennie, we 12 godzin. I spałem, wiesz, po... Już pokazuję, żeby zacząć. To co, 30 sekund włączasz nas? No, ja wchodzę stąd. Czyli najpierw nas włączysz, to idź nas włącz. Alice. Tak. Alice. To ja, tak. Cześć. 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 Hej, cześć. Cześć. Sorry za spóźnienie. Spokojnie, nie szkodzi. Okej. Załatwię coś do picia, nie? Dobra. Dzięki. Pisałaś, że dopiero coś tutaj przyniosłeś, tak? Mhm, tak. A po co niby? Jak to po co? Nie no, znaczy chodzi mi o to, że na ogół mało kto się tutaj sprowadza. Ludzie raczej stąd pryskają, to byłoby bardziej normalne. No bo chyba nie przyjechałaś tutaj do pracy. Nie, nie. Znaczy... no nie zupełnie. Wiesz co, szukałam... miejsca, gdzie mogłabym się przeprowadzić i któregoś dnia po prostu się dowiedziałam o domu tutaj niedaleko, tuż pod miasteczkiem. Znajomy zna właścicieli. Podobno próbowali go sprzedać, tylko wiesz, trwało to całą wieczność, aż w końcu zaczęli szukać kogoś, kto by w nim tymczasem zamieszkał. A w każdym razie po prostu pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pomieszkać nad morzem. I to była taka dosyć spontaniczna decyzja tak naprawdę, więc... No ale to już jest cała historia, innego powodu nie było. Okej. Czy przedtem byłaś w Dublinie, tak? Różnie. Przez jakiś czas mieszkałam w Nowym Jorku. Jestem z Dublina, tak. Bo chyba ci pisałam. Ale do zeszłego roku mieszkałam w Nowym Jorku. Co zamierzasz robić teraz tutaj? Jak będziesz szukać pracy, czy co? Dobra, przepraszam za te wszystkie pytania. Nie, no nie szkodzi. Jak widzisz, kiepsko mi idzie udzielanie odpowiedzi. To w takim razie pracujesz jako kto? To jest ostatnie moje pytanie. Jestem pisarką. No, jestem pisarką. A może ty mi powiesz, co robisz? Ja to akurat, wiesz, tak nic oryginalnego. No ciekawe, o czym piszesz. Już nie chcę pytać. Okej. Okay. Ja pracuję w magazynie pod miasteczkiem. I co tam robisz? Co robię? Zbieram zamówione produkty z półek, układam je na wózku i odwożę do spakowania. Nic specjalnie ekscytującego. Co w takim razie, nie lubisz swojej pracy?
Nie znoszę. Nienawidzę, kurwa, tego miejsca, tego wszystkiego. No ale kto by mi płacił za coś, co lubię, nie? Tak to już jest z robotą. Gdyby to było coś przyjemnego, to pewnie bym to robił za friko. A ty, domyślam się, że nie masz tutaj za dużo przyjaciół, co? Wiesz co, jesteś chyba pierwszą osobą, z którą prowadzę rozmowę, odkąd się przeprowadziłam tutaj. Jesteś nieśmiała. A jak myślisz? No myślę, że całkiem możliwe. Okej, a twoi rodzice mieszkają wciąż w okolicy? Matka zmarła rok wcześniej, a ojciec cholera wie, gdzie jest. Znaczy, prawdę mówiąc, pewnie gdzieś w Galway, nie wyskoczy nagle w Argentynie, ani nic takiego. No nie widziałem go lata. Przykro mi z powodu twojej mamy. Dzięki. No ja też dosyć długo nie widziałam się z ojcem. On... Nie można na nim specjalnie polegać. Chleje. No i wiesz, dużo zmyśla. Sądziłem, że na tym polega twoja praca. Bardzo śmieszne. Dobra, mniejsza z tym. Chcesz się czegoś jeszcze napić? A może chciałbyś obejrzeć mój dom? Od dawna chcę się nim komuś pochwalić, ale nie znam nikogo, kogo mogłabym zaprosić. To znaczy oczywiście zaproszę moich przyjaciół, tylko teraz oni są wszędzie, tylko nie tutaj. W New Yorku? No, głównie w Dublinie. Chodź. Tak? Tak, słyszałem o wtorku, ale zadzwonię i jeszcze się upewnię. Nie, nie, wątpię, żebyś dostał tego maila, nie. Racja, tak, tak, dobra, słuchaj, teraz akurat nie mam mnie w biurze, ale zrobię to, jak tylko wrócę, dobra? Dobra, dobra, miło ci było usłyszeć, no, na razie. Och, Simon, wyglądasz naprawdę jak ktoś bardzo ważny, aż się boję, że ktoś zrobi na ciebie zamach. Czuję, jakbym na to zasługiwał. Mogę ci fundnąć kawę? Wracam już do pracy. Cóż, w takim razie może kupię ci kawę na wynos i odprowadzę cię do biura? Zabawne, pewnej nocy miałem straszny sen, w którym wychodziłaś za mąż. A co było w nim strasznego? Nie wychodziłaś za mnie. Tak samo rozmawiasz z koleżankami z pracy? Boże, nie, nie, wpakowałbym się w straszne kłopoty, zresztą zasłużenie. Nie, w pracy nigdy nie flirtuję, jeśli już, to one próbują flirtować ze mną. Przypuszczam, że to wszystko panie w średnim wieku, które by chciały, żebyś ożenił się z ich córkami. Wiesz co, nie mogę się zgodzić z takim pejoratywnym, kulturowym wyobrażeniem kobiet w średnim wieku. Ze wszystkich grup demograficznych chyba je tak naprawdę lubię najbardziej. A co jest nie tak z młodymi kobietami? No wiesz, po prostu są trochę za bardzo... Twoje dziewczyny nigdy nie są w średnim wieku. Ja też jeszcze nie jestem, dziękuję ci bardzo. A przy okazji przyszło do mnie zaproszenie na ślub twojej siostry. No tak. Mieli je rozsyłać w tym tygodniu. Wiedziałaś, że zapraszają mnie z osobą towarzyszącą? To miło. Mnie nie dali takiego zaproszenia, ale biorąc pod uwagę okoliczności, byłoby to z ich strony niedelikatne. A co, wolałabyś, żebym w geście solidarności przyszedł sam? A co, miałeś zamiar kogoś zabrać? No... Dziewczynę, z którą się spotykam, jeśli tobie wszystko jedno. Masz na myśli kobietę, mam nadzieję. Oj, postarajmy się być odrobinę mniej złośliwi, dobrze? A ty za moimi plecami chodzisz i nazywasz mnie dziewczyną? Ależ skąd? W ogóle cię w żaden sposób nie nazywam. Ilekroć pada twoje imię, tracę głowę i wychodzę z pokoju. Kiedy ją poznałeś? Oj, nie wiem. Jakieś 6 tygodni temu. Nie jest jedną z tych 20-letnich Skandynawek, co? Nie, nie jest Skandynawką. Jeśli wolisz, mogę przyjść sam. Będziemy się pożerać wzrokiem z dwóch końców sali, co? Ach, wiesz co, robisz ze mnie jakąś desperatkę. Boże, nie miałem takiego zamiaru. No, dzięki za kawę. Dzięki za radę.
Dlaczego mi nie powiedziałeś, że jesteś sławna? No mówiłam, że jestem pisarką przecież. Wiesz co, ja dam ci radę na następną randkę. Napomknij podczas rozmowy, że jesteś sławna. Dziękuję za radę, o którą nie prosiłam. Postaram się jej nie zapamiętać. A, i teraz jesteś dla mnie zła, tak? Bo znaleźliśmy cię w necie. No oczywiście, że nie. Przecież podałam nazwisko. Mogłam tego nie robić. Nie musiałam. Dziwna jesteś. Co za wnikliwość. Może dopiszesz to na mojej stronie w Wikipedii. Dobra, każdy może mieć swoją stronę. Prawdopodobnie sama to wszystko napisałaś. Nie, piszę tylko książki. I pewnie ci się wydaje, że jesteś wyjątkowa. Wiesz co, podejrzewam, że jestem bardzo nieszczęśliwa. Poważnie? Dlaczego? Nie ma konkretnego powodu, po prostu tak się czuję. Moje życie jest trudne. Chyba nie wiem wszystkiego o tym, dlaczego się tu przeniosłaś, co? Wiesz co, ale to nie jest fajna historia. Przeszłam załamanie nerwowe. Byłam kilka tygodni w szpitalu, a gdy wyszłam, przeniosłam się tutaj. Nie ma w tym nic tajemniczego. To znaczy, załamanie przyszło bez konkretnej przyczyny. Po prostu stało się. Żaden sekret. Wszyscy wiedzą. I co, i piszą o tym na twojej stronie Wikipedii? Nie, no mam na myśli, że wiedzą wszyscy moi znajomi, wszyscy moi bliscy, nie wszyscy na świecie. Okej. Ale co masz na myśli, mówiąc, że przeszłaś załamanie? W sensie, co się działo? No. Wiesz co? Czułam, że tracę kontrolę, po prostu przez cały czas potwornie się złościłam i denerwowałam. Nie kontrolowałam siebie, nie mogłam normalnie żyć, nie wiem, jak to mogę inaczej wyjaśnić. Spoko. Ty wiesz, że ja też się tak kiedyś czułem, jak zmarła mama? W zeszłym roku zacząłem po prostu myśleć, kurwa, jakie to życie ma właściwie sens, wiesz? Bo przecież na końcu i tak nic nie ma. Czy nie, żebym chciał odwalić kity ani z tego, ale też przeważnie miałem w dupie, czy będę żył. Też nie wiem, czy to można nazwać załamaniem. Po prostu było kilka takich miesięcy, kiedy poważnie miałem na wszystko wyjebane. Żeby wstać, pójść do pracy i tak dalej. Tak naprawdę straciłem robotę, którą wtedy miałem, dlatego teraz wylądowałem w tym magazynie. Więc jakby ogarniam to, co mówisz o załamaniu. Bardzo mi przykro z powodu twojej mamy. Dziękuję. W przyszłym tygodniu jadę do Rzymu. Wychodzi moje włoskie tłumaczenie książki. Nie wiem, może chciałbyś ze mną pojechać? Nie mam kasy. Wiesz co, mogę ci fundnąć. Jestem sławna i bogata. Zapomniałeś? Mówiłem ci już, że jesteś dziwna. Halo? Hej, to ja. Jesteś sam? Jestem sam, tak. Wiesz, że jestem w Londynie. Wszystko w porządku? O, zapomniałam. Zadzwoniłam w złym momencie. Mogę się rozłączyć. Nie, nie, nie. Bardzo dobrze, że zadzwoniłaś. Miałaś dzisiaj ten wieczorek poetycki. Szkoda gadać. Gdzie jesteś? W swoim pokoju hotelowym? Zgadza się. Siedzę na łóżku. Simon, wiesz, co by ci się przydało? Przydałaby ci się jakaś fajna żonka. Nie sądzisz? Przychodziłaby do ciebie o północy, kładłaby ci rękę na ramieniu i mówiła: dobra, starczy tego dobrego, za długo pracujesz, idziemy spać. Odmalowujesz bardzo interesujący obraz. Twoja dziewczyna nie może się z tobą zabierać na wyjazdy służbowe? Ona nie jest moją dziewczyną, jest po prostu kimś, z kim się spotyka. Nie czaję tego rozróżnienia. Jaka jest różnica między dziewczyną a kimś, z kim się spotykasz? To nie jest związek na wyłączność. A, więc sypiasz też z innymi, jak rozumiem. Nie, nie sypiam, ale ona chyba tak. Dostałam dzisiaj maila od Alice. Miło. Co u niej? Według niej to nic takiego, że Aidan ze mną zerwał, bo i tak nie byliśmy ze sobą szczęśliwi. Bez jaj, tak napisała? Właśnie tak, kawa na ławę. No, to nie wyraziła się zbyt delikatnie. Ty zawsze jej bronisz. Ej, właśnie powiedziałem, że zachowała się niedelikatnie. Ale uważasz, że ma rację. Jestem po twojej stronie, księżniczko.
Już się położyłeś? Nie. Siedzę na łóżku. Chyba, że chciałabyś, żebym rozmawiał z tobą na leżąco. Tak, chciałabym. A, cóż, to się da załatwić. Wiesz, gdyby tam była teraz twoja żona, zdjęłaby ci krawat. Masz krawat? Nie. A co masz na sobie? Resztę garnituru. Oczywiście bez butów. Zdejmuję je od razu po wejściu do pokoju, jak na dobrze wychowaną osobę przystało. To co, teraz kolejna marynarka? Taka zazwyczaj jest kolejność, no. Potem żona wzięłaby ją od ciebie i odwiesiła. Jak miło z jej strony. I rozpięłaby ci koszulę. I nie zrobiłaby tego rutynowo, ale z czułością i miłością. Potem nie wiem co. Nosisz jakiś pasek? Noszę. Więc teraz zdejmuje ci pasek i odkłada go na miejsce. A w ogóle to gdzie odkładasz pasek, jak go zdejmiesz? Na wieszak. Jesteś taki porządny. To jedna z rzeczy, które twoja żona w tobie uwielbia. A co, sama też jest taka? Czy może jesteśmy przeciwieństwami, które się przyciągają? Nie. Nie jest fleją, nic takiego, ale aż tak schludna jak ty to nie jest. I marzy o tym, żeby ci dorównać. Jesteś już rozebrany? Nie zupełnie. Cały czas trzymam telefon. Mogę go na sekundę odłożyć? No, oczywiście, że możesz. Nie jesteś moim zakładnikiem. Nie, ale nie chcę, żebyś się znudziła i rozłączyła. Nie zrobię tego bez obaw. Jesteś na mnie zła. Nie, nie jestem zła. Przykro mi z powodu tego, co się stało. Ale się nie przejmuj. Ale naprawdę chcesz, żebym się nie przejmował, czy tylko tak mówisz? Co masz na myśli? No, zachowujesz się, jakbyś była na mnie obrażona. No, widzisz, no właśnie o tym mówię. Nie chcesz rozmawiać ze mną. No, nie wiem, co miałabym ci powiedzieć. Twoja sprawa, jakie pornos lubisz oglądać. Ale niefortunnie się stało, że zostawiłeś tę stronę otwartą, bo dla mnie była porażająca. O, nie powiedziałbym, że była porażająca. No tak, na pewno nie powiedziałbyś. No co to znaczy? A co chcesz usłyszeć, Felix? Lubisz oglądać filmy, na których bezbronnym kobietom dzieją się straszne rzeczy. I co mam ci powiedzieć, że to jest w porządku? No pewnie w porządku. Nie pójdziesz za to siedzieć. A ty uważasz, że powinienem, tak? To, co ja uważam, to tak właściwie nie jest twoja sprawa, prawda? A w twojej historii wyszukiwania pewnie nie ma nic wstydliwego. Takich rzeczy tam nie ma. A, no to w takim razie jesteś ode mnie o wiele lepsza. Brawo. A mi się jakoś nie wydaje, żeby ci tak naprawdę zależało na tych kobietach. Myślę, że jesteś po prostu zła, że lubię coś, czego ty nie lubisz. Może. Albo im zazdrościsz. Myślę, że powinieneś się wstydzić tego, co teraz powiedziałeś. Ale nie zazdroszczę nikomu, kto musi się poniżać dla pieniędzy. Uważam, że ja mam szczęście, że nie muszę tego robić. Chociaż twoje pieniądze nie zdziałały zbyt wiele, jeśli chodzi o mnie, prawda? Wiesz co? Wręcz przeciwnie. Przez ostatnie 3 dni miałam przyjemność cieszyć się twoim towarzystwem. O cóż więcej mogłabym prosić? Na tym ci zależy? Tak. Na moim towarzystwie? Tak. I sprawia ci przyjemność? Ogromną. Okej. Mogę się na chwilę położyć? No. Słuchaj, jeżeli uważasz, że to jest coś złego, to trudno. Szczerze mówiąc, mam na sumieniu dużo gorsze rzeczy, więc jeśli oglądanie czegoś w necie wystarczy, żeby cię do mnie zrazić, to nigdy byśmy nie zostali dobrymi przyjaciółmi. Bo dla mnie te rzeczy po prostu nie mają znaczenia. W porównaniu z tym dopuściłem się rzeczy naprawdę strasznych. Jakich na przykład? Różnych. O, na przykład to ci się spodoba. Jakiś rok temu, po nocnej zabawie w klubie, przyprowadziłem do domu dziewczynę, a potem się okazało, że ona jeszcze chodzi do szkoły, 16 czy 17 lat. Wyglądała na starszą? No właśnie, chciałbym powiedzieć, że pewnie tak. Ale nie myślałem o tym wtedy.
Oboje byliśmy nawaleni, wyglądało, że dobrze się bawi. Czy to nie było tak, że specjalnie ją sobie upatrzyłem, była gówniarą, nigdy nie dotknął, gdybym wiedział, ale oczywiście mimo wszystko źle się stało. I mówię, o, to był błąd. O, mógł się zdarzyć każdemu, bo tak naprawdę od początku do końca wszystko się stało przez moją głupotę. Nie będę się teraz rozwodzić, jak fatalnie się z tym czuję. Wierzę ci. I szczerze mówiąc, to jeszcze nie jest najgorsze. Kiedy jeszcze chodziłem do szkoły, jedna dziewczyna zaszła ze mną w ciążę. Była w ostatniej klasie gimnazjum, a ja w drugiej liceum. Matka musiała ją zabrać do Anglii. Nie wiem, chyba popłynęły promem, nie pamiętam. Miała 14 lat, czy coś koło tego. W zasadzie jeszcze dziecko. Seksu miało w ogóle nie być, ale ją namówiłem. Znaczy się, powiedziałem, że nic się nie stanie. Ale chciała to zrobić, czy ją do tego zmusiłeś? Powiedziała, że chce, ale się boi zajść w ciążę. A ja na to, że nic się takiego nie stanie. Znaczy nie wydaje mi się, żebym oprócz tego jakoś ją naciskał. Powiedziałem tylko, żeby się nie martwiła. Wiesz, teraz nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, ale kiedy wspominam słowa, które wtedy wypowiedziałem, czuję się, jakbym opuszczał swoje ciało. I zaczynam myśleć o naprawdę złych ludziach, seryjnych mordercach i różnych takich. I przychodzi mi do głowy, że może to ja? Że może jestem jednym z tych psychopatów, o których się słyszy? Bo powiedziałem te rzeczy, powiedziałem, żeby się nie martwiła, rozumiesz? A byłem od niej starszy, więc prawdopodobnie myślała, że wiem, o czym mówię. A wiesz, co się teraz z nią dzieje? Tak. Znaczy nie mieszka już w naszym miasteczku, pracuje w Swinford, ale jak przyjeżdża do rodziców, od czasu do czasu ją widuje. A przywitałaby się z tobą, gdyby cię zobaczyła? A pewnie. Nie, ja po prostu czuję się strasznie, wiesz. Jak ją widzę, to przypominam sobie, co zrobiłem. Wiesz co, no nie mogę cię osądzać. Pastwiłam się nad dziewczyną, z którą chodziłam do szkoły. Byłam naprawdę okrutna. Bez żadnego powodu, oprócz po prostu tego, żeby ją dręczyć. Bo inni też to robili. Chociaż oni pewnie by powiedzieli, że robili to, bo ja to robiłam. Słuchaj, no nie mogę naprawić tego, co ty zrobiłeś. Ty też nie możesz tego zrobić dla mnie, więc może po prostu oboje jesteśmy złymi ludźmi. Jeśli tylko w ten sposób jestem tak zły jak ty, to zbytnio mi to nie przeszkadza. Ale nawet jeśli oboje jesteśmy okropni, to lepiej niż gdybym miał być taki sam, nie? To co? Teraz będzie głupio, jak się spotkamy na żywo? Nie. Oboje będziemy się zachowywać, jak gdyby nigdy nic, prawda? Zresztą, kiedyś mi chyba powiedziałaś, że mam tylko jeden wyraz twarzy. Naprawdę coś takiego ci powiedziałam? Jestem okrutna. W każdym razie masz co najmniej dwa. Wesoły i zatroskany. Możemy się spotkać jakoś niedługo? Aha. Będę się zachowywał normalnie, nie martw się. To jest, kurwa, niesamowite, jak ty mnie potrafisz wnerwić. Nic niesamowitego, działam tak na wielu ludzi. Ja ci powiem, skąd to się bierze. Czasem naprawdę zadzierasz nosa. Ale ja znam innych ludzi, którzy też potrafią się tak zachowywać, a nie pozwoliłbym, żeby to mnie tak drażniło, jak w twoim przypadku. Jeśli ma być naprawdę szczery, chyba wszystko przez to po prostu, że cię lubię. I potem, kiedy się tak zachowujesz, mam ochotę gryźć ściany. Halo? Halo? Cześć, to ja, przepraszam. Eileen, to ty? Tak, przepraszam. To ja. Znaczy ja, Eileen. Wszystko w porządku? Chodź, wpuszczę cię. Boże, przepraszam, spałeś. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Tak. Po prostu wracałam z urodzin Daracha i chciałam cię zobaczyć. Nie pomyślałam... Nie wiem, dlaczego założyłam, że nie będziesz jeszcze spał. Wiem, że jest późno. Nie, 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 wcale nie. Chcesz wejść? Simon, mogę mieć do ciebie prośbę? No. Możesz odmówić, nie obrażę się. Jasne.
Mogę spać z tobą w twoim łóżku? Tak, nie ma problemu. Jesteś pewna, że wszystko w porządku? Przytulisz mnie? Chyba nie jesteś p***a. Masz jakieś plany na rano? Mam szeodzie. Mogę pójść później, bez różnicy. Mogę pójść z tobą? Tak? Śpisz? Spałaś? Nie. Mam nadzieję, że... Nie wiem tam, co tam dziewczyny wyprawiają, gdy leżą w nocy same w łóżku. Aha. Cóż, nie dotykałam się, jeżeli to właśnie sugerujesz. Nie, nie. Pewnie nigdy tego nie robię. Oczywiście, że robię. Ale nie teraz. A. O różnych rzeczach. Masz tam... No, właśnie, tak. No. No, ja występuję. O! No tak, oczywiście. Mam taką nadzieję. Ale kto jeszcze? Znani aktorzy? Tam celebryci? Czy kto? No, nie zupełnie. O. W takim razie ludzie, których znasz. Częściej. A ja? No, czasem myślę. Wyobrażam. Co? Ale to bardzo miłe. Okej. Okay. Hej, 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 co ty? Wracasz już do domu? No. A mogę cię odprowadzić? Hej. Wszystko w porządku. Tak nagle wyszłeś, szukałem cię. No to się naszukałeś, dom jest wyjątkowo mały. Tak, cóż, dopiero co wyszłaś. Pokonałaś nie więcej niż 15 metrów od drzwi. Miło ze strony... was przedstawić, co? Tak, zauważyłam, jak ją... Czyżby? A mnie i Aileen nie trzeba sobie przedstawiać, jesteśmy kochankami. A jesteśmy? Przypuszczam, że to jedno z tych słów, których już nikt nie używa. Twoi przyjaciele opowiadali mi właśnie, jaka wspaniała jest Caroline. Dziewczyna, z którą się spotkałam. Wszyscy najwyraźniej ją ubóstwiają. Ewidentnie zrobiła na nich wielkie wrażenie. A? Nie zdawałam sobie sprawy, że przedstawiłeś się wszystkim. Nie, nie wszystkim. Parę razy wyszła z nami na drinka i tyle. Jezu. Ale wspominałem ci przecież, że się z kimś widuję. Jestem jedyną osobą z grona twoich przyjaciół, która jej nie poznała? Słuchaj, wiem jak to wygląda, ale naprawdę staram się robić wszystko jak trzeba. Po prostu... Wiesz, to nie jest najłatwiejsza sytuacja. No, tak. Domyślam się, że musi być ci naprawdę ciężko. Nie możesz przelecieć każdej, prawda? Znaczy możesz, ale w końcu zrobiłoby się niezręcznie. Słuchaj, rozumiem, że możesz być zdenerwowana, ale nie wiem, czy jesteś do końca sprawiedliwa. Nie jestem zdenerwowana. Wiesz co? Gdy umówiłem się
byśmy tylko byli przyjaciółmi. Ani razu. I nie próbuję cię o nic oskarżać, po prostu mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ani razu nie okazałem mną żadnego zainteresowania, dopóki nie powiedziałem, że spotykam się z kimś innym. Proszę, proszę, popraw mnie, jeśli mylę. A gdy już dowiedziałaś się, że się z kimś widuję, postanowiłaś, że chcesz ze mną poflirtować, dzwonisz do mnie w nocy, okej, a potem chcesz do mnie wpaść, gdy jestem w łóżku i spędzamy miło czas, wszystko jedno, w porządku, nie mam nic przeciwko. Wydaje mi się, że stawiałem sprawę jasną. Jest ktoś jeszcze, ale bez wyłączności, więc jeśli chcesz u mnie przenocować, nie ma problemu. Nie napieram, żebyś podejmowała jakiekolwiek decyzje co do tego, kim dla siebie jesteśmy. Cieszę się, jeśli możemy po prostu spędzić ze sobą trochę czasu i tyle. I przekonam się, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Z tego, co mówiłaś, wywnioskowałem, że tego właśnie chcesz. I było naprawdę super. Przynajmniej dla mnie. Absolutnie rozumiem, dlaczego to dla ciebie niezręczna sytuacja, gdy słyszysz, jak nasi przyjaciele opowiadają o kimś, z kim się spotykam, ale nie jest tak, że nie wiedziałaś o jej istnieniu. Nie wierzę, że byłam taką kretynką. Nie. Nie. Przepraszam, że cię zdenerwowałem. To ostatnia rzecz, jaki bym chciał, uwierz mi. Nawet nie widziałem się z Caroline w tym tygodniu. Jeśli dałem ci do zrozumienia, że z nią zerwałem po ostatnim weekendzie, to naprawdę przepraszam. Boże! Myślałam po prostu... Nie, nawet nie wiem, co sobie myślałam. Czego ty chcesz? Bo jeśli poważnie chcesz, żebyśmy byli razem, mogę w każdej chwili skończyć z Caroline. Z chęcią to zrobię, z wielką chęcią, naprawdę. A jeśli tego nie chcesz, a my tylko się wygłupiamy i dobrze się bawimy, no to wiesz. Nie mogę być samotny do końca życia, bo to ci bardziej odpowiada. Muszę w pewnym momencie, muszę przestać się z tym wszystkim przejmować. Rozumiesz, co mówię? Po prostu próbuję rozgryźć, czego chcesz. Chcę wrócić do domu. Dobra, co? W sensie teraz? To odprowadzę cię pod drzwi, okej? Zapomnijmy o tym, dobrze? O czym? No chyba o tym wszystkim, żebyśmy mogli znowu być przyjaciółmi. Jasne, jasne, w porządku. Cieszę się, że o tym pogadaliśmy. Przepraszam, jeśli pomyślałaś, że cię nie zauważyłem u Pauli. Cieszyłem się na nasze spotkanie i to bardzo. Nie chciałem, żebyś poczuła się przeze mnie zlekceważona, ale to wszystko. Wracam teraz do siebie, okej? Słuchaj, pójdę sprawdzić, jaka jest woda. O Jezu, wiedziałem, że to powiesz. Dobra, idę z tobą. To znaczy się z ludźmi, którzy doświadczali takich... Nie wiem. Tak jak... winy. Nie, no powiedziałam. Wiesz,
Był taki czas w moim życiu, kiedy rozważałem wstąpienie do seminarium. No i dlaczego nie wstąpiłeś, jeśli można spytać? Miałem powiedzieć, że polityka wydawała mi się bardziej praktyczna, ale... prawda jest taka, że nie chciałem być sam. A i na tym polega twój problem. Wyrzucasz sobie, że nie jesteś... Powinieneś robić... zachowywać się jak palant i korzystać z życia. Nie wyglądasz mi na palanta. Ale cieszę się, że korzystasz z życia. Co się zrobiłem? Wszyscy grzeszymy. O tak. Zapomniałem. No chodź, jeśli będziesz tam tak stał, to w ogóle nie popływamy. Hej. Hej. Jak ci idzie praca? Nie mogę ci powiedzieć. Tajemnica. Nie, przeszłam na emeryturę. Nie piszę już książek. Tak? No. Trudno mi w to uwierzyć. To będziesz musiał. Wypaliłam się. Bogatsza chyba od ciebie. W zeszłym roku spłaciłam kredyt hipoteczny twojej, mojej matki. Mówiłam ci? Nie. Mam teraz tyle pieniędzy, że robię różne rzeczy, tak jakby spontanicznie. Zajmę się czymś, tak? Mam... niezorganizowany. O, jak... ja czuję się dużo lepiej. A ty, jak się masz? Co? Nie wiem, jaka jest sytuacja. Mam na myśli między tobą i Aileen. No, to witaj w klubie. Ale jesteście teraz tylko przyjaciółmi, tak? I jesteś zadowolony. Nie. Nie, nie. Mogę się przyłączyć? Pisała nam właśnie o swoich rodzicach. Moja mnie zatwiała. Byłem jej ulubieńcem. Smutny tak naprawdę. Świata poza mną nie widziała. Wie dlaczego. Tak. Bardzo mnie kochała. Kocha. Myślę, że czuje się przeze mnie sfrustrowana i z kariery i decyzji, które podjąłem. No ale masz chyba całkiem... prawda? O, Boże, nie, w żadnym... wolałaby syna, który jest lekarzem, ale nie sądzę, żeby czuła się zawiedziona, bo nie to samego, co ja, co ona. Tak naprawdę prowadzimy poważnych rozmów. Wiecie, ona nie lubi, gdy zaczyna się robić poważnie, chce tylko, żeby wszyscy się kochali. Ilekroć myślę o rodzicach, mam wyrzucić. Po prostu no, byłem dla nich nieodpowiednim synem. Nie ich wina. No ale twoja też nie. A jak tam u ciebie, Aileen? Masz dobre układy ze starymi? Nie są najgorsi. Mam nienormalną siostrę, której oboje się boją. I zamieniała moje życie w piekło, gdy byłyśmy małe. Ale poza tym są w porządku. A teraz mówisz o tej siostrze, która wyszła za mąż, tak? Tak. Właśnie o niej. O Loli. Ona nie jest tak naprawdę złośliwa, tylko chaotyczna. I może trochę złośliwa czasami. W
W szkole wszyscy za nią przepadali, a ja byłam przegrywem. To znaczy, dosłownie nie miałam ani jednej przyjaciółki. Gdy teraz o tym myślę, dochodzę do wniosku, że to chyba cud, że nie popełniłam samobójstwa, bo bez przerwy o tym myślałam. Jak miałam jakieś 14-15 lat. Próbowałam rozmawiać z matką, ale mówiła, że dramatyzuję, bo nic mi nie jest. Chyba naprawdę bym to zrobiła. Ale gdy miałam 15 lat, poznałam kogoś, kto chciał się ze mną zaprzyjaźnić. I uratował mi życie. Jeśli to prawda, to cieszę się. Co? Że niby to ty? No, w każdym razie wtedy się z Simonem zaprzyjaźniliśmy. I naturalnie nasi rodzice się znają. Co więcej, moja matka ma kompleks niższości wobec matki Simona. Co roku w Wigilię Simon i jego rodzice wpadają na drinka i zanim przyjadą, musimy szorować cały dom, od piwnicy po strych. I wykładamy specjalne ręczniki w łazience. Wiecie, o czym mówię. A co sądzę o Alice? No cóż, widzieli się kilka razy. Potępiają mnie. Serio? Nie potępiają, po prostu nie znają cię zbyt dobrze. Nigdy im się nie podobało, że zamieszkałyśmy razem na studiach. Chcieli, żeby Aileen przyjaźniła się z jakimiś miłymi dziewczynami z klasy średniej. Osobowość Alice chyba okazała się dla nich zbyt wielkim wyzwaniem. A teraz, kiedy odniosłam sukces, mają mi to za złe. Nie wiem, skąd taki wniosek. Cóż, nie podobało im się, że mnie odwiedzałaś w szpitalu, prawda? To nie miało żadnego związku z tym, że odniosłaś sukces. To w czym w takim razie? Widzisz, gdy Alice wróciła z Nowego Jorku, nie powiedziała mi, że przyjeżdża. Wysyłałam jej te wszystkie maile i wiadomości i tygodniami nie dostawałam odpowiedzi, więc zaczęłam się martwić i panikować, że coś jej się stało. A ona przez cały ten czas mieszkała 5 minut ode mnie. On wiedział, tylko ja nie miałam o niczym pojęcia. I zabroniła mu mówić, więc musiał znosić moje biadolenia, że nie mam od niej żadnej wiadomości, a cały czas wiedział, że ona w tym czasie, kurwa, mieszka na Clanbrassil Street. Naturalnie nie był to dla mnie najlepszy okres. Dla mnie też nie był najlepszy. Bo mój partner po jakichś 3 latach właśnie ze mną zrywał i nie miałam gdzie mieszkać. Tymczasem moja najlepsza przyjaciółka przestała się ze mną kontaktować, a mój najlepszy przyjaciel dziwnie się zachowywał, bo nie wolno mu było puścić pary z ust. Aileen, z całym szacunkiem, ale ja przechodziłam wtedy załamanie nerwowe. Tak, wiem. Pamiętam. Bo gdy cię przyjęto do szpitala, bywałam tam praktycznie codziennie. Powód, dla którego moim rodzicom nie podobało się, że tak często cię odwiedzam, nie miał nic wspólnego z tym, że odniosłaś sukces. Po prostu uważają, że nie jesteś dobrą przyjaciółką. Pamiętasz, że gdy wyszłaś ze szpitala, powiedziałaś mi, że wyjeżdżasz na kilka tygodni z Dublina, żeby odpocząć? A teraz się okazuje, że nie wyjeżdżałaś na kilka tygodni, wyjeżdżałaś na zawsze? Z czego chyba zdawali sobie sprawę wszyscy z wyjątkiem mnie, ale rzecz jasna, nie trzeba mnie o niczym informować. Jestem tylko kretynką, która zrobiła sobie debet na koncie, żeby codziennie dojeżdżać do ciebie do szpitala autobusem. Widzisz, moi rodzice powiedzieliby chyba, że tak naprawdę nic cię nie obchodzę. Nie masz pojęcia, co przechodziłam. Myślisz, że nie mogłabym powiedzieć dokładnie tego samego? Racja. Chcesz powiedzieć, że jakiś koleś, którego tak naprawdę nawet nie lubiłaś, z tobą zerwał. Musiało ci być naprawdę straszliwie ciężko. Alice. Wiecie co? Żadne z was nie ma o tym pojęcia. Nie pouczajcie mnie. Ani jedno z was nie rozumie niczego, co dotyczy mojego życia. No leć za nią. Ona cię potrzebuje, nie ja. Ale nie zawsze tak było, prawda? Wal się. Wiesz co, rozumiem, że jesteś zdenerwowana, ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co mówisz, nie jest w porządku. Ludziom nie można ufać. Naprawdę. Za każdym razem, gdy
już ci się wydaje, że możesz, oni cię pozbawiają złudzeń. A Simon jest z nich wszystkich najgorszy. Wiesz, co z nim jest nie tak? To się nazywa kompleks męczennika. Nigdy od nikogo niczego nie potrzebuje i wydaje mu się, że jest przez to kimś lepszym. Tymczasem w rzeczywistości wiedzie smutne, jałowe życie. Siedzi sam w tym swoim mieszkaniu i powtarza sobie, jakim to jest dobrym człowiekiem. Gdy pewnej nocy czułam się naprawdę źle, zadzwoniłam do niego, a on zawiózł mnie do szpitala. To wszystko. A teraz muszę o tym słuchać za każdym razem, kiedy się widzimy. Co on zrobił ze swoim życiem? Nic. Ja przynajmniej mogę powiedzieć, że coś światu dałam. A on uważa, że jest ode mnie lepszy, bo jeden jedyny raz odebrał telefon. Ciągle nawiązuje relacje z niezrównoważonymi ludźmi, żeby się napawać swoją dobrocią, zwłaszcza z kobietami, zwłaszcza z młodszymi kobietami. A jeśli nie mają pieniędzy, to jeszcze lepiej. Wiesz, że on jest 6 lat ode mnie starszy? Co on zrobił ze swoim życiem? Nic. To już mówiłaś. Ja też zresztą nic nie zrobiłem ze swoim, więc nie wiem, dlaczego myślisz, że może mi to obchodzić. No co? Ja się ciebie nie boję. Może dlatego, że mnie dobrze nie znasz, co? Jeśli myślisz o tym, żeby coś sobie zrobić, wiesz, to nawet nie próbuj. Tylko narobisz zamieszania i wcale potem nie poczujesz się lepiej. Nie, nie martw się. Dopóki tu wszyscy jesteście, nic sobie nie zrobię. Więc lepiej będzie, jak zostanę. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby cię obchodziło, co się ze mną stanie. I teraz powinienem się wkurzyć, gdy tak do mnie mówisz w ten sposób. Tylko po co? Ty tak naprawdę nawet nie rozmawiasz ze sobą. W swojej głowie cały czas rozmawiasz z nią. Zbliż się do mnie, kurwa, a cię uderzę. Naprawdę mam ochotę ze sobą skończyć. Wiesz, że też się tak czułem kiedyś? Ale tego nie zrobiłem. Ty też tego nie zrobisz. Pewnie masz rację. Będzie dobrze. Przepraszam. Będzie dobrze. Jak najbardziej obchodzi mnie, co się z tobą stanie. To tak przy okazji. Dobrze wiesz, że to prawda. Przepraszam, myślałam, że już jest ze mną lepiej. Myślałam, że... Przepraszam. Ale przecież jest lepiej. Tylko jeden malutki, jak wy to mówicie? Jak oni to nazywają? Epizod. Epizod. Bierzesz coś? Antydepresanty czy coś? Prozac. A. No to w takim razie całkiem nieźle funkcjonujesz. Gdy ja łykałem te tabletki, miałem zero ochoty na seks. Felix, nie mogę uwierzyć, że tak do ciebie powiedziałam. Przepraszam. No nie chciałaś, żebym podchodził to wszystko. Nie wiedziałaś tak naprawdę, co mówisz. No i pamiętaj, jesteś psycholką. Ale myślałam, że już jestem zdrowa. No i jednak nie. W porządku, trzeba czasu, nie? Kiedy brałeś ten Prozac? W zeszłym roku. Przez parę miesięcy, potem odstawiłem. I wiesz, mi wyprawiałem dużo gorsze rzeczy niż rozbijanie kieliszków. Wdawałem się w bójki, robiłem głupoty. Między tobą i twoją przyjaciółką wszystko wróci do normy. Nie wiem. Myślę, że to jest jedna z takich przyjaźni, gdzie jednej osobie zależy dużo bardziej niż drugiej. A. I o mnie też tak myślisz. To interesujące. Co? No, wydaje ci się, że Eileen na tobie zależy bardziej niż tobie na niej. I tak samo myślisz o mnie, że tobie zależy bardziej. Może dlatego w ogóle mnie polubiłaś, nie wiem. Gdzieś tam mam wrażenie, że po prostu nienawidzisz siebie. Wszystko, co robisz, przeprowadzka tutaj w pojedynkę bez samochodu, związanie się z jakimś przypadkowym gościem, jak ja, poznanym w sieci. No nie wiem, jakoś zupełnie jakbyś próbowała się unieszczęśliwiać. I może chcesz, żeby ktoś cię, nie wiem, wyruchał i zranił?
przynajmniej to by tłumaczyło, dlaczego wybrałaś mnie. Bo myślisz, że jestem kolesiem, który byłby do tego zdolny, albo jeszcze lepiej, który chciałby to zrobić. A ja nie mam tego zamiaru. Jeśli ty tego chcesz, przykro mi, nie uważam, że lubisz mnie bardziej. Myślę, że lubimy się tak samo. Wiem, że nie widać tego cały czas po tym, co robię, ale jakbyś chciała, to mógłbym się spróbować poprawić. I spróbuję. Kocham cię. Okej? Mimo tego, że jestem psycholką? No. Mimo, że oboje jesteśmy psycholami. Hej. To tylko ja mogę wejść? Nie wierzę, że tak wygląda moje życie. Chodź tutaj. Ty mnie nie kochasz. Ona mnie nie kocha. Nie mam w swoim życiu nikogo. Nikogo. Nie wierzę, że muszę tak żyć. Nie rozumiem. O czym ty mówisz? Oczywiście, że cię kocham. Chodź tutaj. Czasem mi się wydaje, że dostaję za swoje, jakby Bóg mnie za coś karał. Albo sama to sobie robię, nie wiem. Bo zawsze, kiedy przez choćby 5 minut czuję się dobrze, musi się wydarzyć coś złego. Wiesz, jak w twoim mieszkaniu w tamtym tygodniu, kiedy oglądaliśmy razem telewizję. Powinnam była wiedzieć, że potem wszystko trafi szlak. Bo siedziałam u ciebie na sofie i myślałam sobie, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam się taka szczęśliwa. Ilekroć przytrafia mi się coś naprawdę dobrego, moje życie musi się rozpieprzyć. Może to ja. Może to przeze mnie, nie wiem. Nie wiem. Aiden nie mógł ze mną wytrzymać. A teraz jeszcze Alice. I ty też. Ja mogę. Może nie myślę o innych ludziach tak, jak myślę o sobie. Na przykład ty, z tego co wiem, jesteś bardziej nieszczęśliwy niż ja, ale po prostu nigdy o tym nie mówisz. Jesteś zawsze dla mnie miły, zawsze. Nawet w tej chwili wypłakuję ci się na kolanach, a kiedy... Kiedy ty płakałeś na moich kolanach? Nigdy. Ani razu. Tak, ale jesteśmy różnymi ludźmi. Ja nie jestem nieszczęśliwy, nie martw się. Czasem mi smutno, ale to nic poważnego. Ale ja się nie opiekuję tobą tak jak ty mną. Cóż, może... Może mną nie tak łatwo się opiekować. Dlaczego? Nie wiem. W każdym razie chyba rozmawialiśmy o tobie. Bardzo bym chciała, żebyśmy choć raz porozmawiali o tobie. Gdy jechaliśmy tutaj pociągiem, napisałam do Alice, że żałuję, że Simon nie zaproponował mi 10 lat temu małżeństwa. Mając 19 lat, przyjęłabyś taką propozycję? Gdybym miała trochę oleju w głowie, to... Tak. Ale teraz nie pamiętam, czy w tym wieku miałam trochę oleju w głowie, czy nie. Myślę, że wydałoby mi się to szalenie romantyczne, więc może. Wiesz, życie byłoby wtedy lepsze. Lepsze niż to wszystko, co miałam w zamian. A mnie też. Przepraszam. Ja nigdy nie byłem w tym dobry. W tym, żeby dać się sobą zaopiekować, wiesz? Patrz i ucz. Ucz się. Jestem mistrzynią. Najbardziej chyba obawiam się tego, że
żebym się komuś narzucał, wiesz? To znaczy, nie lubię czuć, że ludzie coś dla mnie robią, bo czują się zobowiązani. Może nie umiem tego dobrze wyjaśnić, nie? Nie chodzi o to, że nigdy niczego dla siebie nie chcę. Naturalnie są rzeczy, które chcę i to bardzo. O Jezu, nie potrafię się dobrze wysłowić. Ale Simon, przecież ty nie pozwalasz mi się tak naprawdę do siebie zbliżyć. Wiesz, o czym mówię? I za każdym razem, gdy podchodzę bliżej, po prostu mnie odpychasz. Możemy o tym porozmawiać innym razem? Wiem, że jesteś zdenerwowana w związku z Alice. Nie musimy tego wszystkiego omawiać teraz. No właśnie, znowu mnie odpychasz. Aileen, po prostu oswoiłem się z myślą, że między nami do niczego już nigdy nie dojdzie. Nie żeby było mi łatwo. Chociaż na swój sposób to łatwiejsze niż życie w niepewności. Jeśli kiedykolwiek coś dla ciebie zrobiłem, tak naprawdę robiłem to dla siebie. Bo chciałem być blisko ciebie. I jeśli mam być szczery, chciałem czuć, że mnie potrzebujesz, że nie możesz dać sobie beze mnie rady. Rozumiesz, co mam na myśli? Ja wiem, że się boisz. I może te wszystkie rzeczy, które mówiłaś o naszej przyjaźni, o tym, że chcesz, byśmy się tylko przyjaźnili, to prawda, a jeśli tak, jakoś się z tym pogodzę. Ale mam wrażenie, że może powiedziałaś to wszystko przynajmniej w pewnym sensie, bo chciałaś, żebym zaczął cię przekonywać do zmiany zdania. I może nawet kiedy się złościsz na Alice, mówiąc, że nic jej nie obchodzisz, nie wiem, może to ten sam mechanizm. Na jakimś poziomie chcesz, żeby powiedziała, ale Aileen, ojej, bardzo cię kocham, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Problem polega na tym, że chyba pociągają cię ludzie, którym nie najlepiej wychodzi podawanie takich odpowiedzi. Co, myślisz, że ciągle jej bronię? Wiem o tym. Ale przypuszczam, że kiedy to robię, szczerze mówiąc, tak naprawdę bronię siebie. Bo widzę siebie w niej i jest mi jej żal. Widzę, że cię odpycha, chociaż tego nie chce i chociaż to ją rani, a ja naprawdę znam to uczucie. Słuchaj. Jeśli mówiłaś poważnie o tym, że chcesz, byśmy zostali tylko przyjaciółmi, rozumiem, naprawdę. Nie jestem łatwy we współżyciu, wiem o tym. Ale jeśli myślisz, że jest jakaś szansa, bym mógł cię uszczęśliwić, chciałbym, żebyś pozwoliła mi spróbować. Bo to naprawdę jedyna rzecz, którą chcę zrobić ze swoim życiem. Pożarłyśmy na studiach i napisałaś mi ten strasznie wredny list? Byłaś moją jedyną przyjaciółką. Ty przyjaźniłaś się z innymi, a ja miałam tylko ciebie. Chcę tylko, żeby wszystko było jak dawniej. Żebyśmy znowu były młodsze, mieszkały blisko siebie, żeby nic się nie zmieniło. A jeżeli wszystko się zmieni, to co? To możemy nadal być przyjaciółkami? Gdybyś nie była moją przyjaciółką, to nie wiedziałabym, kim jestem. Tak. Ja też bym nie wiedziała, kim jestem. I właściwie wydaje mi się, że przez jakiś czas nie wiedziałam. To tak jak ja. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dzięki, Anna. Oddaję ci już, bo muszę iść. Tutaj końcówce to, nie?